Ekonomia w jednej lekcji. O ekonomii, podatkach i teorii gier. Teoria gier w praktyce. W przypadku zbrodni. Zaginięcie Iwony Wieczorek. Wracając do pierwszej hipotezy. Iwona. Myślę, że zatoczyliśmy koło i wracając i uzupełniając wciąż moim zdaniem najbardziej prawdopodobną wersję, która wyłania się z teorii gier jako pierwsze rozwiązanie gry, czyli dokonanie się tragedii wśród bliskich dziewczynie znajomych, no więc uzupełniając i wzmacniając prawdopodobieństwo tej hipotezy, należy dodać i podkreślić, że nieprawdopodobne wydaje się, że znajomi, bliscy znajomi Iwony Wieczorek, którzy bawili się z nią tego ostatniego wieczora, ostatniej nocy, przede wszystkim w Dream Clubie, nie pamiętają o co, a może o kogo się pokłóciły z Iwoną Wieczorek, o co poszło. Policja nie ma dowodów ciała dziewczyny, o co zadbał pewnie ktoś poproszony o to przez bliską Iwonie Wieczorek osobę. A samym sprawcą, jak powiedzieliśmy już w pierwszym właśnie filmie o Iwonie, o zaginięciu Iwony Wieczorek w świetle teorii gier, musiał być jej chłopak, były chłopak lub odrzucona miłość, albo zazdrosna koleżanka rywalizująca o chłopaka, czy coś. Jakaś taka sytuacja jest najbardziej prawdopodobna. Może ktoś za namową innej osoby. Pod Dream Clubem doszło wręcz do szarpaniny z Iwoną Wieczorek, według ustaleń śledczych. Potem bliska koleżanka telefonowała, smsowała z Iwoną Wieczorek kilkakrotnie. Wreszcie kontakt się urwał. Czekała na Iwonę pod jej domem, stąd wołanie, które słyszał ojczym dziewczyny. Iwona, Iwona. Pewnie była to rozmowa telefoniczna, niekoniecznie połączenie z numerem Iwony Wieczorek, której telefon zresztą prawdopodobnie był już rozładowany, ale Iwona Wieczorek była w tle. Pewnie wtedy właśnie działa się jej krzywda, zakończona tragedią. Ale zakładając, że koleżanka w tle słyszała głos, może krzyk Iwony, to po pierwsze, skoro Iwona nie była słyszana nigdzie w okolicy, więc zapewne tragedia się wydarzyła w zamkniętej przestrzeni, zapewne w samochodzie. Przejechaliśmy już właśnie ulicę Czarny Dwór w Gdańsku, gdzie w okolicy której musiała się wydarzyć ta tragedia. A skoro koleżanka słyszała Iwonę, to musiała telefonować do bliskich znajomych swoich i Iwony Wieczorek. Ta scena, głos koleżanki, jakby nawołującej Iwonę, usłyszana przez ojczyma Iwony, prawdopodobnie tak musiała wyglądać. Ten film to uzupełnienie i podkreślenie, jak już sobie powiedzieliśmy, zwiększenie prawdopodobieństwa jak najbardziej prawdopodobnej hipotezy zabójstwa, może przypadkowego, wśród bliskich Iwonie Wieczorek osób, którzy nie bez przyczyny zapadli na amnezję. Ale doświadczeni detektywi powinni umieć odróżnić sytuację, gdy bliscy znajomi zasłaniają się niepamięcią, bo mają coś do ukrycia, od faktycznej niepamięci. 14 lat niepamięci może wskazywać na trwałą zmowę. W świetle teorii gier jest to iterowy, czyli wielokrotny dylemat więźnia, w którym jednak gracze są w równowadze, równowadze nasza. Wtedy i tylko wtedy, gdy milczą. To znaczy realizuje się strategia współpraca za współpracę, a ewentualną zdradę minimalizuje, jak widać skutecznie od kilkunastu lat, zagrożenie strategią wet za wet. Iteracja, czyli ta wielokrotność dylematu więźnia, musi być nieskończona. To znaczy przyjęto jako pewnik niestety, że sprawa nigdy nie może się wyjaśnić. W umysłach zmawiających się jest założenie trwałości, status quo. Gdyby było inaczej, iteracja miałaby być wskutek jakiegoś wydarzenia w przyszłości skończona, to już nastąpiłaby zdrada. Skoro nie nastąpiła zdrada przez 14 lat, to można założyć, że sprawcy zakładają, że sprawa nigdy się nie wyjaśni. Jakoś o to zadbali i stąd to przekonanie. Czyli iteracja dylematu więźnia jest nieskończona. Nie może być zdrady, bo zawsze ma być zagrożona wetem za wet. Zatem tym bardziej cała nadzieja w świadkach, o których była mowa w poprzednim filmie. Tylko świadek może przełamać dylemat wolontariusza i tę zmowę. I zakładane przez sprawców, współsprawców, że sprawa
nigdy się nie wyjaśni. Tu ulica Piastowska się kończy, przechodzi prosto w Jantarową i dalej wejście numer 63 na plażę, gdzie ostatnia kamera zarejestrowała przechodzącą Iwonę. My skręciliśmy w Kapliczną.